Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu, rozmowie poświęconej tym razem sztuce ogrody autorstwa Karola Gromka. Rzecz wyjątkowa, bo dotychczas rozmawialiśmy o sztukach znanych i autorów znanych, a dzisiaj absolutna prapremiera. Witam autora, pana Karola Gromka. Witam panią Aldonę Figurę, reżyserkę znaną doskonale widzą Teatru Dramatycznego, która przygotowała czytanie tej sztuki. Dzień dobry. I gościem specjalnym naszej rozmowy jest profesor Bogdan De Barbaro, którego specjalnie trzeba przedstawiać. No niemniej przypomnę, że jest psychiatra, terapeuta, kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I myślę, że obecność pana profesora w rozmowie o sztuce pana Karola jest bardzo, bardzo dla nas cenna i ważna. Ale pozwolą państwo, że najpierw się zwrócę do pana Karola Gromka, ponieważ być może mi umknął jakiś fakt, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy się zetknąłem z pana twórczością. Gdyby pan zechciał w paru zdaniach opowiedzieć o sobie, żeby nasi widzowie też lepiej pana poznali. To znaczy, nic panu nie umknęło, jest dokładnie tak, jak pan mówi, to jest mój całkowity debiut. I właściwie skąd się wziął ten teatr, to trudno powiedzieć, bo mam 26 lat i jestem po studiach po filologii polskiej i po filozofii. Był taki czas, że rzeczywiście tym teatrem się interesowałem bardziej, ale to było jeszcze przed studiami. Potem to jakoś umarło. Właściwie jedyny kontakt z teatrem, jaki miałem, to było oglądanie spektakli. To do dzisiaj bardzo lubię. I potem nagle w maju 2020 roku jakieś dziwne natchnienie mnie naszło. I usiadłem i to napisałem. To w ogóle nie było planowane. Nigdy nie myślałem też, że jakby taki rodzaj ekspresji, jak właśnie pisanie dramatów, to jest to, co bym chciał robić. A jakby taka władza dramatopisarza, który może powiedzieć dokładnie, co ma robić swoim bohaterom, których całkowicie stwarza od początku, no, jest fascynująca. Jest fascynująca. Raczej myślałem, że będę, szczególnie po filozofii, że będę zajmował się eseistyką i bardziej w kierunku takiego myślenia naukowego. A potem okazało się, że można te same myśli przekazywać za pomocą teatru i może nawet działa to lepiej dzięki takiemu poczuciu wspólnoty. A dopytam się, pan skończył filologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim? Tak. A proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że taka władza dramatopisarza pana ujęła, ale w takim razie no, dzisiaj dramatopisarze młodzi o bardzo różnych rzeczach piszą, prawda? O różnych swoich problemach, czy problemach społecznych, politycznych i tak dalej. A temat pana sztuki jest, no powiedziałbym, dość wyjątkowy, nawet jak na młodego absolwenta filozofii. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika, bo w pewnym sensie jest to dramat rodzinny, ale jakby nie chodziło mi też o przedstawienie jakiejś trudnej relacji rodzinnej, raczej chodziło mi po prostu o pewną emocjonalność, którą trudno byłoby przedstawić, powiedzmy, za pomocą monodramu, tak? Więc sprawy polityczne, sprawy gospodarcze czy sprawy ekonomiczne to nie jest to, w czym ja się czuję dobrze, co mnie interesuje. Natomiast kwestia właśnie ludzkiej tożsamości czy emocjonalności to jest to, co mnie bardzo interesuje i jest cały czas dla mnie takim dużym pytaniem. A
nie mam właściwie nic do powiedzenia na temat spraw politycznych i tak dalej, więc to jest mi zupełnie obce, nie potrzebuję jakby tego. Pan powiedział, że ogrody są sztuką o trudnych relacjach rodzinnych, no ale jeszcze dopowiedzmy, że to nie jest o relacji syn-ojciec na przykład, tylko córka-matka. Więc tak. Skąd ten typ zainteresowania akurat w tym kierunku? Jeśli miałbym szczerze odpowiedzieć, to bym powiedział po prostu, że nie wiem, dlaczego akurat tak się stało, że to jest córka i matka. Pewnie jakbyśmy chcieli to jakoś zgłębić psychoanalitycznie, to by nam tutaj dziwne rzeczy o mnie powychodziły, ale może niekoniecznie idźmy w tym kierunku. Ma pan rację, pewnie moglibyśmy też mówić o relacji syn-ojciec czy syn-matka. Natomiast wydaje mi się, że ta relacja właśnie córka i matka jest jakaś najbardziej niezwykła, najbardziej tajemnicza. I tutaj trudno mówić o jakiejś inspiracji, ponieważ właściwie niczym się nie inspirowałem. Tak jak mówię, to było tak, że po prostu zechciałem napisać i usiadłem i napisałem. Ale potem sobie przypomniałem, że przecież Lucy Rigaray, którą bardzo cenię, napisała taki esej, chyba trudno to zakwalifikować jakoś jednoznacznie, zatytułowany Jedna nie ruszy bez drugiej, która jest właśnie o relacji matki i córki. I właściwie stamtąd można powiedzieć, że jakąś tam wiedzę czerpałem na temat tej relacji, gdzie jest bardzo ciekawe powiązanie. To znaczy Rigaray mówi, że przynajmniej tak jak ja to rozumiem, że jest tak, że matka i córka to jest w pewnym sensie jedno istnienie. Jest jakby pewna pula istnień skończona, których nie można rozszerzać. I w momencie, kiedy córka żyje bardziej, to matka musi żyć coraz mniej. I to jest jakby wielkie kłamstwo, wielka trudność w tej relacji matki i córki. I też takie, według Rigaray, poczucie zredukowania tylko do tej roli macierzyńskiej. Między synem i matką, no, jakby, choćby na takim podstawowym poziomie, na poziomie cielesnym, nie ma możliwości takiego utożsamienia się, podczas gdy matka i córka jakby widzą, że są w pewnym sensie, chcąc, nie chcąc, tą kopią. Mhm. Zwrócę się teraz do pana profesora, ale wpierw przypomnę mały cytat ze sztuki pana Karola. W pewnym momencie Emilia mówi, jakby cię głowa tak bolała, że chciałabyś ją sobie urwać, by był ból. Daliby ci jakieś leki. Tak to tylko sobie pomyślą, Lilia. Co pomyślą? Że jesteś psychiczna. Nie jestem. Nie mówię, że jesteś, tylko że oni pomyślą. I Lilia kończy ten dialog. Ale kto mi może pomóc, jak nie oni? To chciałbym oczywiście skorzystać z obecności pana profesora i zapytać, co pan profesor pomyślał o Lilii i Emilii. Czy to są osoby, którym trzeba pomóc? No, tym pomaganiem z obszaru psychiki jest tak, że najpierw jest potrzebne, żeby ten potencjalny pacjent czy klient tego sam chciał. Ja odnosiłem wrażenie, czytając tę sztukę, czy patrząc na to, co było pokazane, odniosłem wrażenie, że one są w takim związku, powiedziałbym, wzajemnie pasożytniczym i że gdyby każda z nich zgłosiła się indywidualnie na terapię, to by to musiało być znacznie trudniejsze przedsięwzięcie terapeutyczne, niż gdyby one się zgłosiły do terapeuty rodzinnego i gdyby powiedziały, że coś chcą zmienić w tej relacji.
kłopot polega na tym, że zmiana w tej relacji byłaby, owocowałaby jakimś poważnym cierpieniem u każdej z nich. Dla matki byłoby to skonfrontowanie się z bolesną i niełatwą do zaakceptowania samotnością, podobnie dla córki. Co prawda dla córki byłaby to też możliwość pewnej wolności do zagospodarowania. To jest to, o czym pan Karol przed chwilą wspomniał, że sytuacja córki i matki, zwłaszcza gdy są w takim symbiotyczno-pasożytniczym związku, no więc sytuacja córki jest w tym sensie prostsza, że w jakim stopniu ona ma przed sobą życie, a pani Emilia w tej sztuce właściwie szantażuje albo sprawdza córkę perspektywą umierania. Podobnie zresztą jak i pani Julia też sprawdza. No, jednym słowem, między nimi toczy się taki rodzaj gry. Ja wątpię, czy, wracając do pana pytania, ja wątpię, czy one by, słysząc o takiej możliwości, że na świecie istnieją terapeuci rodzinni, czy one by się zgłosiły do gabinetu. Myślę raczej, że im by przyświecała taka formuła popularna i nonsensowna pod tytułem: jak sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Można odnieść takie wrażenie, że te dwie kobiety są sobie tak bardzo nawzajem potrzebne, dlatego że nie widzą możliwości poza tą diadą. Nawet jeżeli się do tego wzajemnie prowokują wspomnieniami czy wyobrażeniami o przyszłości, to ta ichnia diada jest taka, że mówiąc, parafrazując inne powiedzenie, jedynie śmierć je rozłączy. Ale cierpienie niosą. Ale zapytam może trochę przewrotnie, bo może to nam się wydaje, że ten związek jest, nazwijmy w cudzysłowie, nienormalny, prawda? Że tak jak pan profesor powiedział, że one żyją w symbiozie, która no nam się może wydawać patologiczna. No, starzejąca się matka, córka, która też się starzeje i się poświęca, walczą ze sobą, to jest taka sytuacja haslibe, prawda? Ale może one w tym się dobrze czują. Znaczy, może to my wedle naszych jakichś umownych kategorii, no, powtórzę to słowo, normalności, chociaż tu trzeba by znak zapytania postawić, że to nasze spojrzenie czyni je nienormalnymi. Ja takiej kategorii normalny, nienormalny używam bardzo niechętnie i tylko w dymuszle. Mówię o takich stereotypie odbioru, a, prawda, a. Że widzimy, że matka z córką żyją we dwie w starym domu i wydaje nam się, że to, no to nie jest normalne, ale zgadzam się, że to jest być może stereotyp. Tak, można by spróbować, rezygnując z tego słowa, zastanawiać się, na ile ta diada konsekwencji prowadzi do cierpienia. Albo na ile ta diada w konsekwencji prowadzi do tego, że frustrowane są podstawowe potrzeby każdej z tych osób. Więc możliwe, że te cierpienia są tłumione, natomiast to, że podstawowe potrzeby, zwłaszcza pani Lilii, są zablokowane w realizacji, to widać. I teraz, gdyby na to zwrócić uwagę, co się dzieje na przykład z potrzebą u pani Lilii bycia w związku partnerskim? Co się dzieje z panią Lilią z potrzebą jej
rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, duchowego, co się dzieje z jej potrzebą, na przykład macierzyństwa. No to można powiedzieć, że ten związek z matką te wszystkie potrzeby frustruje. Co się dzieje z panią Emilią, jeżeli chodzi o jej refleksję egzystencjalną? No to ta potrzeba refleksji egzystencjalnej jest frustrowana. Może ona nie ma tej potrzeby. Oczywiście, że nie wiemy, co się w jej dzieciństwie działo, nie wiemy, co się w jej młodości działo, ile zranień doznała i możliwe, że jedyne, co była w stanie, to skurczyć się do tej relacji ze swoją córką. Ale w tym sensie ta kategoria normalny versus nienormalny jest ułomna, że nie wnika w to, co się dzieje wewnątrz. To, co się dzieje, tak jak to zostało przez autora opisane, no to dzieje się coś bardzo w tym sensie, właśnie też chciałem użyć nienaturalnego, ale to nie jest dobre słowo, w tym sensie niepokojącego z punktu widzenia psychoterapeuty, że one są w maskach, że one nie mówią do siebie wprost. Na przykład córka nie mówi do matki, i nie oczekujmy od tego, od córki, żeby tak powiedziała, ale jakoś to wybrzmiewa, że one są zamaskowane. Córka nie mówi, kocham cię i nienawidzę cię. Córka nie mówi, bez ciebie żyć nie potrafię, ale z tobą mi jest okropnie źle. Matka nie mówi do córki, wiem, że powinnaś mieć wolność, ale gdy myślę, że miałabyś odejść ode mnie dla jakiegoś mężczyzny, to ogarnia mnie rozpacz. Te słowa nie padają, tylko to wszystko jest w takim kamuflażu, w zamaskowaniu, w takich, jakbyśmy powiedzieli, używając żargonu psychoterapeutycznego, takim podwójnym wiązaniu typu idź, ale nie idź, życzę ci wolności, ale nie daj Boże. No, jednym słowem, to jest to zaburzenie komunikacji, to jest to, co sprawia, że gdyby przyszły do terapeuty, to prawdopodobnie terapeuta by już oczywiście po nawiązaniu, ustaleniu kontraktu, po nawiązaniu przymierza, sprawdziłby z nimi, czy są zainteresowane tym, żeby wprost do siebie mówiły to, co rzeczywiście w nich się dzieje. Czy chciałby takiej wolności komunikacyjnej między sobą? Czy mają prawo do ambiwalencji? Czy są gotowe wysłuchać, co drugi przeżywa, chociaż dotąd tego nie mówił wprost? No i w tym sensie trudno powiedzieć, czy to jest normalne, czy nienormalne, bo ludzie bardzo często, kto wie, czy nie częściej niż rzadziej, ze sobą nie komunikują się wprost. I nie tylko dlatego, że jesteśmy eleganccy i przestrzegamy savoir-vivre, nie tylko dlatego, że jest coś takiego jak poprawność polityczna, ale także dlatego, że jesteśmy spętani różnymi mechanizmami obronnymi, różnymi traumami z dzieciństwa, różnymi wzorcami porozumiewania się. Rzadko jest tak, że ludzie do siebie mówią wprost. A tutaj mamy taką nieomal prawie że karykaturalną ilustrację takiej komunikacji zakamuflowanej. To jest niewątpliwie walor tej sztuki, to ten sposób prowadzenia dialogu, który wydaje się bardzo lakoniczny i więcej ukrywa, niż komunikuje rzeczywiście wprost. Chciałem panią Aldonę zapytać, kiedy pani z aktorami Teatru Dramatycznego przygotowywała to pytanie, to co pani wyczytała właśnie między słowami tych postaci, tych, przede wszystkim tych dwóch głównych bohaterek? No właśnie ten taki, taka podwójność tej relacji, to znaczy, że no, z jednej strony, można już tak mówiąc grubo, zwłaszcza córka, powiedzmy, nawet może nienawidzi matki, ale nie potrafi się od niej oderwać. Natomiast matka uzależnia cały czas córkę od siebie i nie pozwala jej dorosnąć, tak to nazwijmy. To znaczy, kiedy ta córka
ma takie ciągoty, żeby może się wyrwać z tej relacji i uwolnić, to matka ją ściąga jakby w dół albo przyciąga do siebie. I też muszę powiedzieć, że ten mechanizm jest bardzo dobrze zapisany w tej sztuce, bo aktorki też go bardzo dobrze wyczuły od razu i muszę powiedzieć, że ku naszemu zdumieniu próba odbyła się bardzo w sumie szybko, bo ten dialog je niósł i jakby ten motor, który tam jest zapisany między nimi, on po prostu jak zaczęły czytać, zadziałał i to poszło. I oczywiście właśnie to jest takie teatralne, że postaci nie mówią sobie wprost tego, co myślą, albo też co nie jest do końca może uświadomione. Im się coś mówi, prawda, nawzajem do siebie. Też muszę powiedzieć, że ta sztuka mnie zainteresowała, bo też ten temat relacji matka-córka nie jest mi obcy, już też na nim w teatrze pracowałam, ale tutaj spodobał mi się ten zabieg, że są też mężczyźni, pojawiają się na chwilę, tak, młody chłopak Marcel i Stefan, bo też oni jakoś też działają jak takie lustro, to znaczy też widzimy je, jak one się zachowują wobec tych mężczyzn, bo w gruncie rzeczy przecież żyją w izolacji i w takim braku mężczyzn, prawda? W tej sztuce mało jest o przeszłości tych kobiet, o ich związkach, o ojcu Lilii. Wiadomo tylko, że Emilia późno urodziła swoją córkę. Więc no tak. No a propos mężczyzn, to bym powiedział, gdybym był aktorem, to nie wiem, czy tak chętnie bym się podjął roli zagrania któregoś z tych bohaterów, bo oni rzeczywiście co najwyżej, jak pani powiedziała, są takim lustrem, ale rozumiem, że oczywiście... No tak, rozumiem, że to niewdzięczna rola i aktor czytający Marcela był taki dosyć smutny, że taką ma małą rolę, że chętnie chciałby tam coś zagrać więcej, ale to też jest ciekawe, że właśnie w sumie one tych mężczyzn traktują instrumentalnie. Bo mam wrażenie, że pragnieniem Lilii jest właśnie zajść w ciążę i urodzić dziecko. Być może jest to pewna taka replika tego, co matka zrobiła, czyli późno zaszła w ciążę, bo nie chciała być sama na starość, tak? Być może Lilia też właśnie to samo, powiedzmy, kombinuje. Jakby też nie odmawiam Lilii potrzeby zbliżenia z mężczyzną, czy związku z mężczyzną, ale mam takie wrażenie, że one właśnie tak instrumentalnie traktują tych mężczyzn. No tak, być może, chociaż wydaje mi się, że w przypadku Lilii to pragnienie jest jednak dość silne i wyczuwalne. Chciałem wrócić do pana Karola i w nawiązaniu do tego, co powiedział pan profesor De Barbaro. A pan by wysłał te swoje bohaterki do pana profesora na terapię? Trudno na to odpowiedzieć, ponieważ Emilia i Lilia właściwie żyją własnym życiem, to ja im nie potrafię nic powiedzieć. To, co miały powiedzieć moimi słowami, to już powiedziały. Jak to się dalej potoczy, to nie wiem. Natomiast to, co mnie teraz mi się przypomniało, mówiliśmy tutaj o normalności i nienormalności. I ja pamiętam, już teraz nie wiem skąd, ale że jest 7 kryteriów nienormalności. Nie wiem, czy to jest aktualne, czy nieaktualne już w psychologii,
No i tam oczywiście jest cierpienie, irracjonalność, czy właśnie problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to że jednym z tych kryteriów jest dyskomfort obserwatora, osoby trzeciej. I też mi bardzo zależało na tym, żeby to poczucie, czy właśnie czytelnika, czy widza, właśnie w tym kierunku szło. To znaczy, żebyśmy się bali, że one mogą powiedzieć za chwilę za dużo i że może wydarzyć się coś dużo gorszego. Pan wspomniał na początku, że ten dramat powstał no, na takiej zasadzie pewnej iluminacji, prawda? Nie inspirowała pana. Nie inspirował pana żaden inny utwór poruszający podobną problematykę, ale nie ma co ukrywać, że ogrody się wpisują w cały taki nurt twórczości, czy literackiej, czy filmowej, w którym ten temat jest obecny bardzo, prawda? I ta relacja matka-córka jest opowiadana na różne sposoby. No, pierwszy z brzegu tekst, który mi przychodzi do głowy, to jest powieść Morawi, w której matka i córka już w tytule się pojawiają. Ale niemniej wydaje mi się, że tak jak pamiętamy tę powieść Morawi, czy jej ekranizację z Sofią Loren, to wydaje się, że przeszliśmy w tym opowiadaniu o tej relacji relacji matka-córka dosyć daleką drogę. To znaczy daleko jest Morawia, a wydaje nam się bliższe na przykład Elfriede Jelinek z pianistką, prawda? No i trzeba powiedzieć jeszcze o jednym dziele, które wydaje się, że jest blisko pana sztuki, mianowicie w filmie dokumentalnym Szare Ogrody, takim z lat 70. słynnym dokumencie, który opowiadał o dwóch kobietach, matce i córce, które były krewnymi Jacqueline Kennedy, prawda? One miały taką wielką posiadłość gdzieś tam w stanie Nowy Jork nad brzegiem oceanu. I kiedyś cieszyły się pewną estymą w Societie Nowojorskiej, a później ich życie jakoś się tak zapadło. I one we dwie mieszkają sobie w tym starym domu, który coraz bardziej się zapuszcza i rujnuje. I żyją w takiej rzeczywiście dziwnej symbiozie. I dwóch dokumentalistów nakręciło film o ich życiu. To był gdzieś tam pierwsza połowa lat 70. Później jeszcze ta historia została zekranizowana w fabule bodaj 10 lat temu. Więc te historie są bliskie. Wydawało mi się, że te Szare Ogrody w jakiejś mierze mogą być inspiracją dla pana, choćby poprzez tytuł, ale widać temat krąży. I w związku z tym pytanie jest do państwa wszystkich. Dlaczego wam się wydaje, że nagle ta relacja matka-córka, która no, pewnie w takim zwykłym, potocznym odbiorze powinna mieć taki charakter, no, powiedziałbym, idealistyczny, prawda? Że powinna być dobra, krótko mówiąc. A jednak okazuje się, że może być źródłem właśnie cierpienia, jakichś sytuacji patologicznych, zła, jeśli można tak powiedzieć. Co twórczość artystyczna, czy filmowa, czy literacka w jakiś sposób rejestruje, czy ewokuje. Pytanie jest, czy zaszła jakaś zmiana w postrzeganiu tej relacji, po prostu w naszym
życiu? Czy ta relacja z natury jest, czy może być w jakiś sposób dwoista, niejednoznaczna? Czy to się zmieniło? Znaczy myślę tak, o dwóch rzeczach. Jest właśnie coś takiego, że z jednej strony myślę, że to jeszcze jest. Takie właśnie społeczne oczekiwanie czy wyobrażenie, że to powinna być piękna relacja. I że w ogóle macierzyństwo to jest przecież piękna, piękna sprawa. No a właśnie różnie to z tym bywa. Być może już teraz też właśnie o tym się więcej mówi, więcej filmów na ten temat powstaje, sztuk czy w ogóle w takiej obiegowej opinii społecznej. Też dlatego może w tej sztuce to mi się spodobało, że to jest właśnie pokazane z jednej strony taka prawdopodobna relacja, znaczy taka, która może się zdarzyć i ktoś może się z tym utożsamić, a jednocześnie dosyć niekonwencjonalna, powiedzmy tak, bo te kobiety nie zachowują się konwencjonalnie. No i też myślę, że być może to jest też tak, że jednak powoli u nas więcej na ten temat się rozmawia chyba właśnie na terapiach, to znaczy kobiety chodzą na terapię, nie wiem, czy coraz bardziej, panie Bogdanie, ale wydaje mi się, że ten temat zaczyna być poruszany, powiedzmy, taki indywidualnie, znaczy coś kobiety czują, że coś jest nie tak i chcą ten temat zgłębiać albo szukają pomocy. A być może jest tak, że idą na terapię, żeby rozmawiać o czymś innym, a okazuje się, że problem tkwi w relacji z matką na przykład. Nie wiem, czy mam rację, panie Bogdanie. Ja bym powiedział, że ten temat, który jest dotknięty przez sztukę ogrody, jest tematem w jakimś sensie uniwersalnym, ponadczasowym. To znaczy temat wolności i temat miłości. No jakie wątki są bardziej uniwersalne niż te dwa? Jak się ma miłość do wolności? I możliwe, że nasze czasy uwyraźniają te okoliczności. Uwyraźniają, że jak ktoś nie ma wolności, to właściwie pozostaje mu być nieszczęśliwym. Być może przed laty brak wolności był czymś przyjmowany jako dopust Boży. A dzisiaj w czasach, gdzie ponowoczesna teza, że everything goes, ta teza zderza się z sytuacją konkretną, no i wtedy powstaje cierpienie. Rzeczywiście do psychoterapii przychodzi znacznie więcej kobiet, a ponadto osoby, które są psychoterapeutami, to są najczęściej kobiety, w olbrzymiej większości. Może dlatego, że psychoterapia zakłada mówienie o uczuciach, a mężczyznom o uczuciach jest trudniej mówić. Pani Emilia i pani Lilia nie potrafią mówić wprost o uczuciach i nie wybierają się do terapeuty, ale w jakimś sensie cierpią. Pan Karol powiedział przed chwilą, że Emilia i Lilia żyją własnym życiem. Na dwa sposoby one nie żyją własnym życiem. Po pierwsze żyją życiem pana wyobraźni, tak jak pan tę wyobraźnię uruchomił, opisując i dając im teksty. A po drugie one nie żyją własnym życiem, bo one żyją życiem siebie nawzajem. Tam nie ma jednego, tam nie ma dwóch istnień, tylko tam jest jedno istnienie w takiej koluzji, w takim sprzężeniu, że to jest w zasadzie, patrząc z terapeutycznego punktu widzenia, jedna osoba. W związku z tym tam nie ma tej wolności.
Tam miłość jest uwięziona w tej biadzie i dlatego ta miłość jest tak wysycona wściekłością, gniewem, tyle że tłumionym, tak jak o tym pani Aldona mówi. W związku z tym to wymieszanie miłości i wolności, czy albo wymieszanie miłości i gniewu, wymieszanie tęsknoty za wolnością i braku tej wolności, to czyni tę sztukę taką spójną i czasami poruszającą. Tak o tym myślę. Ale panie profesorze, czy w obrębie relacji rodzinnej, no tu mamy sytuację matka, córka, nie da się pogodzić miłości i wolności, to zawsze musi rodzić konflikt? Konflikt musi być zawsze, tylko można konflikt rozwiązać konstruktywnie lub destruktywnie. Gdyby szukać, jak dałoby się ten konflikt rozwiązać, wyobraźmy sobie, że pani Lilia nie ma prawie 40 lat, tylko trochę mniej, no to wówczas ten konflikt jest rozwiązany w ten sposób, że każda z nich, każda z tych dwóch osób zdaje sobie sprawę z tego, że ma do drugiej uczucia mieszane i nie musi tych uczuć zafałszowywać przed tą drugą osobą i przed samą sobą i rozwiązuje ten konflikt w ten sposób, że wyfruwa z gniazda. Pani Emilii pozostaje wtedy rodzaj cierpienia samotnościowego, albo pani Emilia znajduje jakiś swój świat, taki, którym nie uzależnia swojej córki. Córka, odnajdując siebie w relacjach z innymi, nie musi odwracać się od pani Emilii, tylko być może obdarzy panią Emilię w pewnym momencie wnukami. Więc no, w życiu takim chciałby się powiedzieć, o, powiedzmy to, używając pana rozróżnienia, w życiu normalnym to byłoby właśnie tak, że powstają te struktury trójpokoleniowe z taką możliwością budowania więzi rozmaitych w zależności od tego, kto z kim. Natomiast tutaj jest ten pad związany z tym, że one same wobec siebie zafałszowują, zakłamują siebie i nie mówią wprost o cierpieniu, ale gdyby szukać początku, to powiedziałbym, że początek tkwi w tym, że pani Emilia nie zgodziła się na konstruktywne rozwiązanie konfliktu pod tytułem chcę mieć córkę, a jednocześnie wiem, że ona powinna wyfrunąć, że jej się należy wolność. Chcę ją mieć, ale pokonuję tę chęć tym świadomością, że nie powinnam jej zniewalać. No i tak bywa. Oczywiście to nie jest bezbolesne, ale potem jest nagroda. Panie Karolu, pan też wspomniał na początku, że to, co pana interesowało przy pisaniu tej sztuki, to jest problematyka emocji. Na czym by to polegało? Jaki rodzaj emocji dla pana był tutaj takim impulsem, bodźcem, żeby się zmierzyć z tym tematem? Po części to wszystko już zostało tutaj powiedziane, czyli właśnie miłość, wolność i próba wyartykułowania swoich potrzeb. To głównie o tym mówiłem, tak? Czyli o takim pragnieniu, które z czasem jakby nie maleje, jakby fizycznie ciało się zmienia i tak dalej, ale w psychice jakby pozostaje cały czas to samo pragnienie, które z czasem coraz trudniej zrealizować, coraz trudniej o nim mówić. Nie wiem, czy to jest jakby gdzieś w środku, w każdym, czy to jest kwestia społeczna, że coraz trudniej jest mówić o takich najbardziej podstawowych rzeczach właśnie, tak? Czyli że kogoś kocham, kogoś nie kocham, że chcę czegoś, czy czegoś pragnę. Mhm.
Myślę też, że znaczenie tej sztuki w dzisiejszym czasie jest o tyle istotne, że mamy pewien taki rodzaj publicznej, jak to się mówi, narracji, która rodzinę niebywale winduje na piedestał, prawda? No, to jakby słyszymy, zwłaszcza no właśnie w tej narracji na przykład obecnej władzy, że rodzina najważniejsza, wartości rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Pan tutaj bym powiedział, że to psuje tę narrację. No, krótko mówiąc, pokazuje pan rodzinę, która wcale nie musi być szczęśliwa i która nie jest w każdym razie politycznie poprawna w dzisiejszym czasie. Widzę, że mimo tego, że na wstępie powiedziałem, że nie interesuje mnie w ogóle kwestia polityczna, no jednak musi się tutaj pojawić, bardzo mi przykro. Ale nie będę tutaj jakby wchodził w taką dyskusję na temat tego, czy to pokazuje coś władzy, czy nie pokazuje coś władzy. To jest kwestia bardzo osobista, prawda, jak układa się relacja rodzinna. I przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać te dwie kobiety, matkę i córkę, które jakby są w takim kole i przyglądają się nawzajem sobie i matka może powiedzieć, że patrzę na córkę i zastanawiam się, czy ja taka byłam, kiedy byłam młoda, a córka patrzy się na matkę i zastanawia się, czy taka będę, kiedy będę stara. Mhm. Bardzo by nie chciała, a jednocześnie nie potrafi się od tego uwolnić. To właśnie jest coś takiego, przed czym chyba trudno uciec, prawda? Patrzę, że to się dzieje i nie mogę tego powstrzymać. Coś takiego. Chyba, że się pójdzie na terapię. No chyba, że, ale żadna z nich o tym nie myśli. Absolutnie. No tak, co więcej, być może, że to jest fałszywa ich świadomość, ale czasami się tam u nich pojawiają kwestie, które wskazują, że jest im dobrze. No, Emilia w pewnym momencie mówi, ja się tu dobrze czuję i ty się dobrze czujesz, więc o co ci chodzi? Lilia mówi, nie chcę nic zmieniać, ten rytm jest dobry na moje nerwy. To nie wybrzmiało, ale to jest ironiczne oczywiście. To nie, one się wcale tam tak dobrze nie czują, ale starają się jakby przekonać. To jest jeszcze dodatkowa sprawa, że one czasem kłamią. Tak, dokładnie. Nawzajem, prawda? Że nie do końca wiadomo, czy tam to, co matka opowiada, nawet o tej zbrodni, która się tam wydarzyła, tak? Czy to jest prawda, czy to jest jakiś rodzaj kolejnego, przepraszam, znęcania się nad tą córką, czy, albo unikanie mówienia prawdy o przeszłości i konfabulowanie na temat tej przeszłości. To samo też ta córka, wydaje mi się, że tam one się tam czasem nawzajem okłamują, prowokują. Mam też takie poczucie, nie chciałabym tego też tak spłycać, ale też mam takie wrażenie, że jak tak się żyje w takiej izolacji we dwójkę, że też się po prostu ludziom już nudzi, nie potrafią się z tego jakby wyzwolić, są skazani na siebie, ale też jakby no żyją w jakiś sposób bezproduktywnie zupełnie. I że też czasami te niekonwencjonalne zachowania, one oczywiście wynikają z tej relacji i cierpienia i gniewu, jaki tam jest, ale też czasami po prostu to się dzieje, bo nie ma co robić, prawda? No ale tak wracając do tych kłamstw, że to też jest sposób ich komunikowania się i funkcjonowania razem. Jeżeli można jeszcze dodać komentarz do tego, o czym Państwo mówicie, o tych kłamstwach. Na przykład, gdy jedna osoba mówi, ja się dobrze czuję, a nic nie chcę zmieniać, to można to odczytać jako kłamanie wobec drugiej osoby, ale to jest też kłamanie wobec samego siebie. To jest zakłamywanie siebie wewnętrzne. Jest wiele
publikacji na ten temat, na Frederickson, taki amerykański terapeuta, wydał to także po polsku taką książkę o tym, że my mamy bardzo powszechny, tak powszechny, że aż niezauważalny zwyczaj okłamywania samych siebie. Jak pan Karol powiedział, że się polityką nie interesuje, panie Karolu, no to powiem panu, że to się pan okłamuje. To, albo, a przynajmniej jest tak, że polityka się panem interesuje. Nie da się tak, żeby tak nie było. Ale to oczywiście słowo kłamstwo tutaj jest użyte nadmiarowo, bo tu nie chodzi o wprowadzanie przeciwko drugiemu tej fałszywej wersji, tylko to jest coś w rodzaju takiego mechanizmu obronnego, który pozwala nam zadbać o swoje samopoczucie albo w diadzie. Pozwala zadbać o samopoczucie diady. Z tym wtedy byśmy musieli znowu wejść w dyskusję, tak jak co znaczy normalne, nienormalne, to znaczy musielibyśmy się zastanawiać na tym, co jest kłamstwem, a co jest mówieniem nieprawdy, a co jest mechanizmem obronnym starającym się o to, żebyśmy o sobie lepiej myśleli. Więc ja odniosłem wrażenie na przykład, że gdy jedna z tych pań mówi, nic nie chce zmieniać, dobrze się czuje, mówi druga, to one w tym momencie w jakimś sensie w to wierzą. I że dlatego ta granica między kłamstwem a prawdą jest tutaj trafnie rozmyta, tak bym to powiedział. Ja tylko dodam, że kiedy mówię, że nie interesuję się polityką, to chodzi mi dokładnie o kontekst tej sztuki, że jakby ona nie jest jakby odpowiedzią na jakąś aktualnym problemem politycznym pod tym względem. Natomiast to, co mówiła pani Aldona w kwestii tego, że one nie mają zbyt wielu bodźców żyjąc tam w tej izolacji. I dlatego, kiedy pojawia się Marcel, a potem pojawia się Stefan, to oni właściwie są tematem rozmów do samego końca, prawda? Staje się to pewną obsesją, mimo że nie ma ku temu jakby większego powodu. No tak, muszą zapełniać sobie czas i życie czymś, jasne. No ten moment, kiedy one, powiedzmy, mogłabym ewentualnie stwierdzić, że one są jakoś tak najbliżej siebie i może się dobrze czują, nie wiem, ale mogę nie mieć racji. To jest ten tam pod koniec, kiedy zapalają papierosa razem. Taki mają jakiś swój rytuał. Nie wiem, czy mam rację, Karol. Pomyślałem, że dam im trochę odetchnąć na koniec. Ale to jest takie dosyć smutny ten koniec, bo on też pokazuje, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Tam jest jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo znacząca kwestia, chyba przedostatnia, którą wypowiada Lilia. Mogłam go zabić. No. Tak, to jest tajemnicza kwestia. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, kogo ma na myśli. Którego? Nie wiem, czy jest sens rozszyfrowywać to, może niech to pozostanie takie. A pan profesor ma jakąś swoją odpowiedź na tę zagadkę tej kwestii? Ja myślę, że jest tak, że jak się kogoś kocha, to się go też nienawidzi. I nie trzeba być aż psychoanalitykiem, który łączy Eros z Thanatosem, ale byłbym daleki od takiej wersji natury ludzkiej, że jesteśmy jednoznaczni. Że jesteśmy jednolici. No my w grze społecznej musimy być jednolici, nie możemy stale jakoś wyrażać ambiwalencji, zwłaszcza ambiwalencji emocjonalnej, bo byśmy zostali odczytani jako podejrzanie niekoniecznie normalni. Natomiast gdyby zaglądać w siebie, no to każdy z nas ma w sobie właśnie ową gamę uczuć. Mało tego, do różnych osób jesteśmy rozmaici. Mówimy w psychoterapii, niekiedy używamy określenia
polifoniczne ja, że w każdym z nas są różne części wyzwalane przez różne relacje. Więc to, że tam jest mowa o tym, o tej fantazji zabójstwa, muszę powiedzieć, że mnie może dlatego umknęła z jakiejś uważności, że mi się to wydawało coś naturalnego. Nie wzbudziło to moich emocji. Mnie bardziej przyciągało to, jak te kobiety są ze sobą dramatycznie zlepione tymi podwójnymi wiązaniami, jak to mówimy w żargonie terapeutów, że tam ktoś mówi jednocześnie proszę cię, a zarazem polecam ci. I to są te niebezpieczne kleje między tymi dwiema osobami. Ale myślę, że lepiej być w kontakcie ze swoim gniewem, niż cały czas deklarować miłość, bo wtedy właśnie pojawią się te objawy psychosomatyczne, czy takie konwersyjne, powiedzielibyśmy, tak jak u pani Lili, która co pewien czas cierpi, albo coś się tam dzieje z żołądkiem, jeśli dobrze pamiętam, że tam chodzi o żołądek, tak? Żołądko czasami, żołądek nam się kurczy, jak tłumimy gniew, na przykład tak. Proszę Państwa, nie chciałbym, żebyśmy tę naszą rozmowę kończyli jakąś kwestią finałową, która by miała nam zamknąć myślenie o sztuce pana Karola Gromka, bo wydaje mi się, że właśnie cenną rzeczą jest to, że pytania się rodzą, że wątpliwości, że te postaci nie są dla nas jednoznaczne. Więc ja nie mam jakiejś swojej puenty na tę naszą rozmowę i na tę taką małą psychoterapię, którą zrobiliśmy bohaterkom sztuki pana Karola Gromka. Więc jeśli Państwo nie mają jeszcze jakiejś kwestii na koniec, to proponowałbym, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę i też pozostali z jakąś nadzieją, że zobaczymy tę sztukę w realizacji scenicznej. I że dojdzie do... Tu mieliśmy debiut w postaci czytania tej sztuki. Może się uda doprowadzić do prapremiery scenicznej. Może. Zobaczymy. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.